skupili się na głównym temacie dzisiejszej wizyty pani minister, a mianowicie na programie Rodzina 500+. Pan starosta, bardzo proszę o zamienienie. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w powiecie stargardzkim. Cieszę się, że tak licznie Państwo do nas przybyliście. Dzisiaj mamy konferencję dotyczącą realizacji rządowego programu 500+ i poproszę Panią Minister o prowadzenie. Proszę Państwa, moja wizyta w Zachodniopomorskim związana jest z monitoringiem programu Rodzina 500+. Z takim przeglądem funkcjonowania systemów świadczeń w ramach polityki rodzinnej, który to opiera się w znacznej części o nasz program Rodzina 500+, który 1 kwietnia będzie miał równo rok od momentu wdrożenia. Mam przed sobą taką mapę, która pokazuje, gdzie w Polsce odbywają się spotkania z całym kierownictwem resortu. Dzisiaj takie spotkanie odbywa pani minister Bojanowska w Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i wiceminister Zieleniecki w Kujawsko-Pomorskim w Bydgoszczy. Ja jestem w Stargardzie Szczecińskim. Wczoraj byłam w Wielkopolsce. W ciągu najbliższych 2 tygodni w całej Polsce tego typu spotkania podsumowujące odbędą się wkrótce. Od samego początku, jak wdrożyliśmy program, bardzo uważnie monitorowaliśmy ten program na etapie wdrażania. Równo rok temu byłam na takim spotkaniu w województwie zachodniopomorskim w Szczecinie, na spotkaniu z kierownikami ośrodków pomocy społecznej i osobami, które zajmują się wypłatą świadczeń rodzinnych. Dzisiaj ponawiamy to spotkanie, żeby usłyszeć, jakie praktyczne problemy, jakie trudności, jakie zauważalne są problemy na tym poziomie lokalnym, na tym poziomie, gdzie świadczenia po prostu są wypłacane, gdzie jest obsługiwany klient, osoba korzystająca z tego świadczenia. W resorcie działa taki zespół, najpierw to był zespół wdrażający, potem zespół monitorujący, takie same zespoły analityczne. Monitorujący ten system znajdują się na poziomie wojewódzkim, prowadzą je wojewodowie, służby wojewodów i one analizują też specyfikę na poziomie regionalnym, bo przecież województwa są też społecznie bardzo zróżnicowane, mają inną stopę bezrobocia, inną swoją taką socjologiczną charakterystykę. Państwo zapewne wiecie, ale pozwolę sobie jeszcze raz powtórzyć. W minionym roku program kosztował 17 miliardów 600 milionów. Z tego na polską wieś zostało zaadresowanych ponad 6 miliardów 100 milionów. Oczywiście mówiłam o 17 miliardach 600 milionów. Na polską wieś 6 miliardów 100 milionów. Do gmin miejskich skierowano 6 miliardów 700 milionów i gmin miejsko-wiejskich 4 miliardy 300 milionów złotych. Świadczenie otrzymało ponad 3 miliony 800 tysięcy dzieci, a rodzin to jest trochę mniej, bo ponad 2 miliony 700 tysięcy. W województwie zachodniopomorskim otrzymuje świadczenie 150 tysięcy 800 dzieci. Wydatki wyniosły dokładnie 676 tysięcy 300 i mogę tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o zamianę środków finansowych na pomoc rzeczową bądź świadczenie usług, w Zachodniopomorskim dotyczy to 0,08%, w skali kraju dotyczy to 0,03%, więc problem nie jest jakiś duży, nie jest jakimś poważnym problemem. Liczę na wiele praktycznych wskazań, wiele praktycznych uwag ze strony uczestników dzisiejszego spotkania. Wczoraj w Poznaniu, w Wielkopolsce zwrócono uwagę na to, że na przykład zmalało zainteresowanie dożywianiem dzieci,
zmieniła się specyfika osób korzystających z programu żywnościowego FEAD, ubyło osób korzystających z pomocy społecznej, zdarzają się przypadki uchylania decyzji wydających świadczenie z powodu tego, że kobiety idą do pracy, korzystają z pracy, mówiono wprost, jak zauważono poprawę sytuacji materialnej rodzin. Mówiliśmy też o tej części zadania, które realizuje starosta, a więc o pieczy zastępczej, ponieważ dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych, w pieczy zastępczej otrzymują również to świadczenie i to świadczenie jest realizowane przez powiaty. To trochę nam w ogólnej tej dyskusji umyka, ponieważ liczba dzieci w pieczy zastępczej jest no wielokrotnie mniejsza, to są tysiące, dziesiątki tysięcy, 40 parę tysięcy dzieci w pieczy zastępczej na tle tych milionów dzieci, które korzystają w skali całego kraju, to jest zdecydowanie też mniej. Pojawił się też problem, proszę Państwa, kosztów obsługi, bo jak pamiętamy na etapie wdrażania samorządy wtedy podnosiły ten problem krótkiego vacatio legis, tego czy oni się zdążą przygotować, czy sprawnie wprowadzimy ten program, co miało szczególnie duże znaczenie w zachodniopomorskim, ponieważ w Szczecinie przypominano, że w 2004 roku, jak wprowadzono świadczenie rodzinne, okazało się, że były bardzo poważne trudności organizacyjne, że wtedy ściągano ludzi z Koszalina, żeby dodatkowo pomogli w obsłudze wtedy tamtego systemu, który był uruchamiany w maju 2004 roku. I bardzo zapamiętałam tamte uwagi. Więc przymierzaliśmy się i przygotowywaliśmy do tego wdrożenia uważnie. Nie było jakichś poważnych zagrożeń, poważnych jakichś trudności organizacyjnych. Udało się to wprowadzić dzięki też współpracy, tak jak mówię, w Warszawie na poziomie międzyresortowym, na poziomie regionalnym ze służbami wojewodów, no i przede wszystkim też z samorządami, które to zadanie wykonują dobrze, ale dostały też prowizję w wysokości 2%. Łącznie na ten cel w minionym roku poszło 315 milionów, w tym 63 miliony na środki wdrożeniowe. Z tego w ramach realizacji gminy zatrudniły 5200 osób. Wstępnie mówiono, że będzie to 7 tysięcy osób, ale jakby sposób organizacyjnego rozwiązania przez gminę, tak, należał do gmin. Jeżeli mówimy, proszę Państwa, że to jest 5200 osób, to biegnę przypomnieć taką informację, że gmin mamy 2,5 tysiąca. Więc jak słyszymy, że to jest 5200, a gmin jest 2,5, no to nie jest to porażająca liczba, bo były takie obawy, jak to się nie rozrośnie biurokracja. Musi być zagwarantowane sprawne obsłużenie tego zadania. Myślę, że to zostało zagwarantowane. Samorząd nie ma najmniejszych podstaw do tego, żeby narzekać, że rząd dał jakieś zadanie i nie zapłacił za to zadanie. Zapewniam Państwa, każdy inny, kto wykonuje zadanie zlecone, chciałbym mieć tak wynagrodzone to zadanie, jak przy programie 500+. Prowizja jest właściwa, adekwatna do zadań, którymi obciążyliśmy samorząd. Ja przypominam, że samorząd wykonuje nasze zadanie zlecone, rządowy program. Myślę, że też się ogrzewa w cieple tego rządowego programu, ale to wszystko jest mniej ważne, bo najważniejsze, że beneficjentami korzystającymi są rodziny, zmniejszyło się ubóstwo, zainwestowaliśmy w kapitał ludzki i mam nadzieję, że jak chwilę jeszcze poczekamy, to dane o wzroście narodzin utrwalą się i będziemy mieli też poprawę dzietności. Bardzo, przede wszystkim bardzo chciałem podziękować pani minister, że zechciała przyjechać do naszego miasta na zaproszenie pana Ireny. Możemy mikrofony przedstawić? Bardzo przede wszystkim dziękuję pani minister za wyrażenie zgody i pozytywną odpowiedź na zaproszenie pana
naszego pana Ireneusza Rogowskiego, naszego starosty. To spotkanie świadczy również o tym, że pani minister dociera nie tylko do miast wojewódzkich, że pracuje w Warszawie, ale spotyka się również w mniejszych miejscowościach. Dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem samorządu z całego województwa. To dla nas jest wielka przyjemność, zaszczyt. Bardzo dziękuję pani minister. Stargard ma się czym pochwalić w dziedzinie również opieki społecznej. I pani minister zresztą jest na bieżąco o tym informowana, za co bardzo serdecznie dziękujemy. No jeśli chodzi o szczegóły, to proszę o pytania, bo oczywiście nie do mnie, ale... Proszę państwa, mój przyjazd do Stargardu nie jest przypadkowy. Wizyta była określona jako spotkanie w zachodniopomorskim, ale nie jest powiedziane, że ona musi się zawsze odbywać w urzędzie wojewódzkim. Ważne jest spotkanie i tam, gdzie ludzie są w stanie dojechać, w miarę też sprawniej zorganizować to spotkanie. Ja byłam już w Stargardzie i oglądałam te instytucje podległe powiatowi, podległe miastu, które realizują politykę społeczną. Bardzo mi zależało na tym, żeby w jednym miejscu podkreślić też to zadanie, które, tak jak powiedziałam, trochę nam umyka gdzieś uwadze, właśnie pieczę zastępczą, a piecza zastępcza jest realizowana na tym poziomie powiatowym. Stąd bardzo prosimy pana starostę, żeby powiedział nam na temat swoich doświadczeń i jak jest to realizowane i jak rodziny odbierają to przyznanie tego świadczenia. Pan starosta Rogowski ma tu dobre doświadczenia w zakresie realizacji polityki takiej społecznej, bo przecież powiaty, proszę państwa, realizują takie zadania jak prowadzenie domów pomocy społecznej, co wpisuje się w część polityki senioralnej. Wiele zadań z zakresu polityki senioralnej może być dobrze realizowanych w powiecie. To jest funkcjonująca taka kluczowa instytucja jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które jest w powiecie. To są warsztaty terapii zajęciowej, które realizują zadania związane z taką aktywnością osób niepełnosprawnych. Wiele zależy od inwencji, pomysłowości właśnie tych starosty. Tu są też związane zadania z rynkiem pracy, a więc Powiatowy Urząd Pracy. Jest więc obszar do realizacji tych zadań polityki społecznej, ale program 500 to jest akurat piecza zastępcza, czy ta piecza zastępcza cieszy się zainteresowaniem, czy łatwo jest też znaleźć rodziców w pieczy zastępczej. Jeżeli nie, to jakie są przyczyny, że w Polsce z trudem znajdujemy rodzinę? Na ile program spowodował wzrost zainteresowania, na ile poprawił sytuację dzieci albo zabezpiecza je na przyszłość? I na ile na przykład praca asystentów rodziny pomaga dzieciom w powrocie do swoich rodzin i na ile mniej dzieci trafia do pieczy zastępczej, bo asystent rodziny pomaga tym rodzinom. Bardzo proszę. Szanowni państwo, powiat stargardzki realizuje też część programu rządowego 500+. Chodzi o obszar rodzinnej pieczy zastępczej. Tutaj realizujemy wypłaty świadczeń, dodatków do wynagrodzeń dla rodzin zastępczych. W ubiegłym roku, od 1 kwietnia do końca roku, wypłaciliśmy ponad 907 tysięcy złotych. Były to świadczenia, które objęły 232 dzieci, które znajdują się właśnie w tej pieczy zastępczej. Jeśli o pytanie pani minister dotyczące, jak rozwija się piecza zastępcza. Faktycznie widzimy zmniejszenie ilości dzieci, które przybywają do pieczy zastępczej. Piecza zastępcza instytucjonalna wyraźnie zmniejsza się. Piecza rodzinna delikatnie rozwija się. Widzimy bardzo pozytywne reakcje dotyczące programu 500+, który pomaga tym rodzinom
to są dodatkowe środki, które rodziny mogą przeznaczyć dla dzieci na wypoczynek i wiele innych potrzeb zrealizować. Zapraszamy może teraz Państwa do zadawania pytań. Dzień dobry, Adam Wasik, Polskie Radio. Pani minister, ostatnie badania, które przeprowadzaliście, mówią o tym, że docelowo po wprowadzeniu programu Rodzina 500+, poziom ubóstwa w Polsce około 48% powinien się zmniejszyć, a poziom biedy około 98%. Czy po tych wielu miesiącach realizacji programu można powiedzieć, że te badania są aktualne i że ten poziom zostanie osiągnięty? My bardzo byśmy chcieli, żeby to się potwierdziło. Te badania, o których Pan mówi, to są oparte o mikrosymulacje, mówiące, że o 40% ubóstwo skrajne ogółem się zmniejszy, a skrajne ubóstwo dzieci i młodzieży o 94%. I to są takie symulacyjne warianty, ale chcielibyśmy, żeby to ubóstwo, które jest wstydem każdego kraju, czyli tam, gdzie mamy nędzę dzieci i młodzieży, a tak się staje, tak było też w Polsce, ale to nie jest tylko cecha charakterystyczna ubóstwa polskiego, ale też innych krajów, że ubóstwo w większym wymiarze cierpią dzieci i młodzieży. Więc dlatego chociażby powodu warto było wprowadzać ten program, bo nędza dzieci to jest wstyd każdego kraju. I tu nie mamy co do tego wątpliwości, że jeżeli rodzina miała czwórkę, piątkę dzieci i otrzymuje już dzisiaj, wiadomo, 2000 na pewno, a być może i 2500 przy piątce dzieci, jeżeli miała trudną sytuację dochodową, no to udział w dochodach świadczenia tego wychowawczego jest olbrzymi, ubóstwo na pewno zostało ograniczone. Także ten cel zostanie osiągnięty i on musi być też utrzymany też w kolejnych latach. Proszę Państwa, pojawiały się takie obawy, że to nie zostanie dobrze wykorzystane, że to będzie przeznaczone na niewłaściwe cele. To wszystko się nie potwierdza. Ubóstwo zmalało na pewno, to podlega dalszym, powinno podlegać też dalszym ocenom i badaniom, bo na razie to nie było też oparte o dane konkretne, całoroczne, GUS-owskie. Czekamy na kolejne wyniki, nie mam najmniejszych wątpliwości, że te dane zostaną potwierdzone. To jest ważny cel. Mam takie pytanie na konkretnym przykładzie, jeśli chodzi o wypłacanie świadczeń dla cudzoziemców, bo do nas się zgłosiła Pani, która jest Czeczenką z pochodzenia, 11 lat mieszka w Polsce, czworo dzieci urodzonych w Polsce i odmówiono jej tego świadczenia, ponieważ nie ma w karcie pobytu akontacji o dostępie do rynku pracy. I w podobnych przykładach w innych miastach, na przykład w Łomży, są wypłacane te świadczenia. Także pytanie jest takie, dlaczego te same przepisy są różnie interpretowane w Polsce? Czy osoba z taką, bez takiej anotacji w karcie, ale pracująca legalnie, bo ta Pani w tej chwili na urlopie macierzyńskim jest, czy powinno otrzymywać takie świadczenie? Jeżeli osoba przebywa na pobycie stałym, to jest to równoznaczne z tym, jakby posiadała adnotację o zezwoleniu na pracę, tak? Czyli ona powinna być traktowana jako osoba, która ma dostęp do rynku pracy. My co do tego nie mamy wątpliwości, przysługuje jej w związku z tym to świadczenie. Osobom, którym odmówiono tego świadczenia, przysługuje i każdej osobie, której odmówiono, czy to jest cudzoziemiec, czy to jest inna osoba uprawniona, prawo odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego, a potem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I najlepszym dowodem na te nieprawidłowości jest fakt, że w jednym województwie takiej osobie przyznaje się świadczenie, a drugiej się świadczenie nie przyznaje. Jeżeli osoba jest tu na pobycie stałym, ma dostęp do rynku pracy, jest tak samo traktowana jak inne przepisy, które to dokładnie regulują. Także powinna skorzystać z tego świadczenia, to świadczenie powinno jej być przyznane. Ale ponieważ, proszę Państwa, decyzję wydaje nie minister rodziny, ani wojewoda, decyzję przyznaje prezydent, jeżeli to Szczecin, to prezydent miasta Szczecina, czy podpisuje ktoś z upoważnienia, czy burmistrz każdej innej miejscowości. W każdej takiej decyzji jest pouczenie o obowiązku, o możliwości złożenia odwołania. Trzeba złożyć po prostu odwołanie. Nasze stanowisko jest takie, jak przytoczone tu przepisy. W 2013 roku zmieniła się ustawa o cudzoziemcach. Od 1 stycznia 2014 roku
przepisy mówiły, że ktoś, kto miał zezwolenie na osiedlenie się, jakby nabył prawa, stało się to równoznaczne z jego stałym pobytem, a stały pobyt to jest dostępność do rynku pracy, czyli ta osoba powinna być, nabyć, jeżeli spełni pozostałe inne warunki, nabyć prawa do świadczenia wychowawczego. Czy ministerstwo może jakoś interweniować w tej sprawie? No są określone, oczywiście jeżeli potrzebna będzie interpretacja, to nasze stanowisko po prostu przygotujemy. Ja rozumiem, że musi być w tej sytuacji też ten tryb odwoławczy po prostu wykorzystany. Minister nie zmienia decyzji korespondencyjnie poprzez opinię wygłoszoną przed mediach, ani nie uchyla. Ja nie mam mocy uchylenia decyzji. Ma taką właściwość samorządowe kolegium odwoławcze i Wojewódzki Sąd Administracyjny jako kolejna instancja. Ja mam taką Walecka, Gazeta Wyborcza. Czy do końca tego roku wystarczy pieniędzy na program 500+ i co z kolejnymi latami, jak to wygląda? To jest jedno z pytań, które najczęściej się powiela i które nie ma żadnych podstaw do tego, żeby w ogóle stawiać tego typu pytanie. Budżet został przyjęty. Świadczenie ma charakter obligatoryjny. Decyzje mają moc do 30 września. Nie ma najmniejszych podstaw do tego, żeby wątpić w pewność wypłacania tych środków. Nie znajdziecie mi Państwo jednej gminy w całej Polsce, a gmin mamy dokładnie 2479, w której nastąpiły trudności czy w płynności finansowej, czy wypłacalności tego świadczenia spowodowanej przez stronę rządową. Pieniądze są przekazywane zgodnie z zapotrzebowaniem, wypłacane zgodnie z harmonogramem, który przedstawia samorząd. Nie ma najmniejszych podstaw do tego, żeby było jakiekolwiek zakłócenia. Jeżeli będziemy poddawać pod wątpliwość finansowanie tego programu, to rodzina nie będzie mogła mieć poczucia stabilności i pewności, która jest jej potrzebna do tego, żeby czasami, może to dotyczyć niektórych, podejmować decyzję o tym, kiedy jej rodzina może się powiększyć. Stąd tak stanowczo dementuję takie głosy, takie pytania, uważam, że one są, nie znajdują najmniejszych podstaw. Najmniejsze pytania często pojawiają się u samych rodzin, tak? No jak długo rządowi wystarczy rozumiem, pieniędzy? Rozumiem. Rozumiem, że to ten program spadł, proszę Państwa, dosyć niespodziewanie, tak? Dlatego, że żaden rząd do tej pory nie wsparł tak mocno tą rodzinę. Dla wielu rodzin to są olbrzymie pieniądze. I w tym sensie pani redaktor znajduje uzasadnienie, bo rodziny same się obawiają, więc za każdym razem zapewniam. Jesteśmy gwarantem wypłacalności tych rządów, jesteśmy rządem odpowiedzialnym. Dla nas jest to absolutnie pierwszoplanowy wydatek. Pani premier Szydło w pierwszych dniach, jak zostałam powołana, zmobilizowała mnie do tego, żeby w ciągu tych 100 dni ustawa była przyjęta, program został wdrożony, co wcale nie było sprawą łatwą, tak? Bo pracowaliśmy bardzo szybko i tak samo poważnie i odpowiedzialnie podchodzimy do zagwarantowania tego finansowania. Gdyby nawet się okazało, że rodzi się dużo więcej dzieci niż my zaplanowaliśmy, a urodziło się więcej niż było w ocenie skutków regulacji w roku poprzednim, gdzie wpływ tego programu był naprawdę bardzo krótki, to i tak znajdziemy te pieniądze. To i tak znajdziemy. To będzie miła dolegliwość, mogę powiedzieć. Jeżeli będziemy musieli płacić nawet dużo więcej w ramach tego programu, bo robi się więcej pieniędzy, to będziemy zaciskać pasa i będziemy płacić. Bardzo proszę, ostatnie pytanie. Tak, dziennik stargardzki Piotr Słomski. W ostatnim czasie pojawia się informacja o planach ministerstwa odnośnie aktywizacji osób długotrwale pozbawionych pracy, a także tych, które nie mają pracy, są niepełnosprawne, a także bezrobotnych młodych. Czy mogłaby pani przybliżyć nieco te plany, co więcej wypowiedzieć? Mamy dobrą sytuację na rynku pracy, bardzo korzystną, ponieważ mamy malejące od 3 lat bezrobocie, najniższy poziom bezrobocia od 25 lat. Tylko jak przeanalizujemy to bezrobocie terytorialnie, to inaczej wygląda sytuacja w Wielkopolsce, inaczej wygląda w zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim.
trochę to inaczej wygląda. Jak zejdziemy w tych analizach do poziomu powiatów, to okazuje się, że jeszcze bardziej to jest zróżnicowane. Czyli mamy powiaty, gdzie jest bezrobocie 6-7%, ale mamy takie, w których jest 20 parę. Dlatego bezrobotnego z powiatu 20 parę, sytuacja, bardzo dobra sytuacja w Wielkopolsce ma dużo mniejsze znaczenie. On wie po prostu, że on jest bezrobotny i chciałby znaleźć pracę. I wtedy pytamy się, czy on rzeczywiście chce znaleźć pracę, co jest przyczyną, że nie ma pracy, że jest długotrwale bezrobotny i jego zaktywizowanie jest już bardzo trudne, bo powrót osób, które przez wiele, wiele lat nie pracowały, były wykluczone z rynku pracy, to są utracone kompetencje, brak już doświadczenia, brak takiego aktualnego doskonalenia takiego zawodowego i tak dalej. I tak wiele takich niedoborów, takich deficytów zawodowych z tym jest związanych. W związku z tym teraz, jak jest mniej bezrobotnych, a mamy tych bezrobotnych 1 300 000, trochę niewiele ponad 1 300 000, 200 parę tysięcy tylko ma prawo doświadczenia krótkotrwałe wypłacanego, to mówimy, że musimy znaleźć jakiś sposób na to, żeby te osoby zaktywizować. Część z tych osób pewnie nie jest zainteresowana rzeczywistym powrotem na rynek pracy, bo jest zarejestrowana ze względu na składkę z ubezpieczenia zdrowotnego. Widzimy szansę w przygotowaniu takich specjalnych programów, ale te specjalne programy muszą być dedykowane dokładnie na terenie tego powiatu, o którym po prostu mówimy. To nie może być model warszawski, który da się zaadoptować w każdym z tych powiatów. Tak samo mówimy o aktywizacji osób też niepełnosprawnych, ale mówimy na przykład o stworzeniu dodatkowych warunków do powrotu do pracy rodziców, którzy na przykład przez wiele lat zajmowali się dziećmi niepełnosprawnymi i nie podejmowali aktywności zawodowej, bo nie mogli, albo opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy od tego roku, proszę Państwa, nabyli prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych, którego wcześniej nie mieli. Czyli jeżeli ktoś przez określony czas zajmował się opiekunem, jakąś bliską osobą, bo była przewlekle ciężko chora i ta osoba umiera, to ta osoba nabywa prawa do świadczenia dla zasiłek dla osób bezrobotnych i może być też aktywizowana, szczególnie przywracana na ten rynek pracy, więc będą to specjalnie dedykowane programy. Też myślimy o tym, że trudniej znaleźć się na tym rynku pracy na przykład wychowanką pieczy zastępczej czy wychowanką domów dziecka, którzy usamodzielniają się, na przykład mówią, chcę być samodzielny, w wieku 18 lat wychodzi z tej pieczy zastępczej, po czym po pół roku jego sytuacja się zmienia, bo on nie jest już tak zaradny, nie radzi sobie na tym, w tym samodzielnym świecie tak dobrze, to jest bardzo młody człowiek, czasami z różnymi bolesnymi doświadczeniami i uważamy, że takie osoby powinny mieć takie specjalne programy ułatwiające mu, że te osoby trzeba preferować wśród innych grup bezrobotnych. 18 marca ma Pani odebrać w Katalonii nagrodę walczący o rodzinę, przyznany przez Platformę dla Rodziny. Platforma, już myślałam, że przed Platformą Obywatelską. Właśnie, za co ta nagroda, może Pani minister przybliży? W największym stopniu to jest pytanie oczywiście do tych, którzy przyznawali. To jest nagroda międzynarodowa, nagroda przyznana, jak było zawarto w tym zaproszeniu dla mnie, za wyjątkowe rozwiązania. To mi się bardzo podoba, za wyjątkowe rozwiązania na rzecz polityki rodzinnej i za działania właśnie rodzinne, które zaproponował rząd. Odbieram to jako nagrodę zespołową, którą będę miała może przyjemność osobiście odebrać, ale absolutnie program jest rządowy, praca jest wielu resortów. To jest kolejna nagroda międzynarodowa. Muszę Państwu powiedzieć, że program wywołał albo ciągle budzi też spore zainteresowanie. Ja ostatnio miałam spotkanie z panią ambasador Czarnogóry, która bardzo dokładnie też wypytywała o wdrożenie programu, o skutki finansowe, o ewentualne jakieś nieprawidłowości, które mogły być podczas wprowadzania czy obowiązywania tego
programu, więc jakby ta prostota też tego rozwiązania, szybkość jego wprowadzenia, w ciągu 100 dni została przyjęta ustawa i ta jego prawidłowa realizacja też przez samorządy, te efekty, proszę Państwa, bo mało mówimy też o tych efektach, wzrostu gospodarczego, konsumpcji prywatnej, która tak wzrosła i też utrzymała nam ten poziom wzrostu gospodarczego. Tego, co się dzieje w niektórych branżach, wzrostu nakładów na, nie wiem, na dodatkowe usługi edukacyjne, zdrowotne, na lepsze formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Czyli na tą szansę, że polska młodzież będzie lepiej odżywiona też, ta, która nie miała takiej szansy. Lepiej odżywiona, lepiej też fizycznie przygotowana, bo na tym spotkaniu w Wielkopolsce słyszałam, że wreszcie niektóre rodziny po raz pierwszy korzystają z krytych pływalni, kupują rower, poprawia się uczestnictwo w zajęciach sportowych, naukach języka, że po prostu to w szkołach widać, że tam, gdzie czasami były jakieś jednodniowe wycieczki i nie było zainteresowania, bo połowy klasy nie mogło jechać, dzisiaj jest trochę inna sytuacja, tak? Że to jednak wpływa na tą jakość życia rodzin z dziećmi, buduje takie poczucie, że państwo czuje się też współodpowiedzialne, szczególnie za rodziny z dużą ilością dzieci, bo dostrzega to, że wychowanie dzieci to są wysokie koszty dla rodzin, które w Polsce nie zawsze dobrze zarabiają. Proszę Państwa, jeszcze jedno pytanie, proszę jeszcze. Jeszcze jedno pytanie, czy planowane są jakieś zmiany w programie 500+? Program na 2017 rok został skrojony na ustawę aktualnie obowiązującą, nie będzie zmiany kryterium wysokości świadczenia, będą zmiany doprecyzowujące zasady obliczania utraty i uzyskania dochodu, które wpływają na zasady przyznawania pierwszego świadczenia, nie będzie zmiany definicji pierwszego dziecka, zmiany inne, te, które wcześniej wymieniłam, wiązałyby się ze sporym wzrostem nakładów tego programu, a dopiero też 1 kwietnia będziemy mieli program po roku funkcjonowania, a po nowym okresie zasiłkowym zobaczymy, jak nam się to zmieni w związku z tym, że będziemy przyznawać świadczenie na pierwsze dziecko w oparciu o dochód z roku 2016. Bo proszę Państwa, świadczenie w 2017 roku na pierwsze dziecko, to które jest oparte o kryterium dochodowe, jest w oparciu o dochód z 2014 roku. Czyli 2015-16 to są 2 lata, kiedy część wynagrodzeń rosło i być może tu nastąpią zmiany, ale to się okaże po prostu na etapie przyznawania świadczeń. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Jeżeli nie ma więcej pytań.